Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj powiem wam, co na dniach, w kolejnych tygodniach będzie się działo w Shakes and Fidget, dlatego że mamy już okres wielkanocny. Co za tym idzie, jak pewnie wiecie, te osoby, które grają już w tą gierkę dłużej, w Wielkanoc zawsze dużo rzeczy się dzieje. Po pierwsze są to itemki wielkanocne, po drugie jest to nowy serwer, który najprawdopodobniej wyjdzie już niebawem. Mam kilka poszlak i wam je zaprezentuję w tym odcinku. Po trzecie legendarny loch, który w Wielkanoc zawsze jest, już wiele osób mnie pyta, kiedy ten legendarny loch, kiedy, więc dzisiaj przedstawię wam moje domysły, że tak powiem. I trzecia sprawa, czy tam czwarta już nawet, to jest jakaś aktualizacja. Zawsze przy okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy, urodzin Shakesa wychodzą jakieś aktualizacje, czy to mniejsze, czy to większe, więc myślę, że i tym razem nie będzie inaczej. Tak więc to naprawdę dużo się dzieje, dużo wam do powiedzenia, no i ten miesiąc dla Shakesa będzie naprawdę, naprawdę fajny, dlatego że, no mówię, coś się w końcu będzie działo. I teraz tak, mam tutaj oczywiście ściągę na drugim monitorku, zaraz do tego przejdę. Na początek standardowa formułka, zostawiajcie łapę w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie, będzie mi bardzo miło, jeżeli podobają wam się takie newsy. Druga sprawa to jest oczywiście subik z dzwonem, przebiliśmy kolejny 1000, już mamy ponad 16 tysięcy, więc... No co, super i lecimy po kolejne oczywiście. Piszcie komentarze, co wy sądzicie na temat tego, co powiem w tym odcinku, na temat tych moich predykcji, czy jak zwał, tak zwał. No i oczywiście wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i na Instagrama. Wszystkie linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i okej, możemy powolutku zaczynać. Po pierwsze, to co już jest pewne, to to, że od wczoraj, czyli od 3 kwietnia, dropią itemki wielkanocne. Kto gra na jakimś nowszym serwerze, to oczywiście powinien je sobie tutaj znaleźć, żeby mieć je w klaserku. To jest na przykład, poczekajcie, o, ta broń dla wojownika. No generalnie wiadomo, jakieś takie itemki, które mają... O, tutaj tą tarczę, które mają jakieś tam, powiedzmy, o, tutaj tak lata, coś, co jest związanego z Wielkanocą. Zresztą jak macie świętego Graala, to wam będzie migało. Tu na przykład z kostek mi bardzo fajne buciki wyleciały wczoraj, już plus 80 dają, ale jeszcze się wstrzymam do legendarnego lochu, który pewnie będzie niebawem, ale do tego zaraz przejdę. No i jak widzicie, również są wielkanocne, więc kto jeszcze tego nie ma w klaserze, to jest odpowiedni moment, żeby sobie szukać. Druga sprawa to jest to, że forum napisało o aktualizacji i generalnie o jakichś niespodziankach. Forum tam niemieckie i tam chyba międzynarodowe też, że w przyszłym tygodniu, czyli w tym, który się teraz zaczął, będą jakieś niespodzianki, będzie coś. I moim zdaniem wydaje mi się, że będzie to ogłoszenie legendarnego lochu. Na dokładkę tej informacji mamy tutaj takiego screena, to jest to dokładnie, to jest to. To jest oczywiście screen z kalendarza, o którym ja nagrywałem osobny odcinek, na którym tak naprawdę macie przewidywania eventów na kolejne nawet i miesiące. Co jest oczywiście bardzo pomocne i bardzo często się sprawdza, nie zawsze, ale bardzo często. No i mamy tak, po pierwsze ta ikonka druga od prawej, bo to jest jeszcze nie wiadomo, jak widzicie na dole jest napisane perhaps, ale generalnie chodzi o to, że jest to ikonka legendarnego lochu, więc autor tego kalendarza obstawia, że legendarny loch wyjdzie 8 kwietnia. I powiem wam tak, to jest piątek oczywiście, więc no miałoby to sens. Dodatkowo eventy, które są w tym czasie, jest to event Wiedźmy, jest to event Kowala, również by na to wskazywał, bo wiadomo, mamy wtedy z legendarnego lochu ogrom epików, możemy je wszystkie rozmontować i tak dalej, więc no tu jak najbardziej git. No i właśnie ten legendarny loch, jeżeli wyszedłby 8 kwietnia, to najprawdopodobniej trwałby przez 10 dni, tyle ile tam trwały ostatnie edycje, więc trwałby do 18 kwietnia, czyli do poniedziałku wielkanocnego, więc równo z zakończeniem Wielkanocy, że tak powiem, zakończyłby się również legendarny loch. Ma to oczywiście duży sens i jest to moim zdaniem bardzo, bardzo prawdopodobne. Oprócz tego druga data, no to jest 15 kwietnia, wiadomo, to jest ten piątek przed Wielkanocną, Wielki Piątek bodajże, i po prostu wtedy również ten legendarny loch mógłby wystartować, no ale wtedy by się ciągnął już po Wielkanocy, no a nie wiem, czy coś takiego będzie miało miejsce ze względu na nowy serwer, ale do tego też za chwilkę na spokojnie przejdę. Jeszcze tutaj taka anegdotka ode mnie odnośnie tego legendarnego lochu. Powiem wam, że dostałem informację od wujka z Playa, że mają być jakieś, ma być jakiś kod ode mnie dla widza, oczywiście dla wszystkich widzów, dla widza tak mówię śmieszkowo,
na wszystkie serwery bodajże. Nie mam jeszcze szczegółów ani nic. Podejrzewam, że to tam wam wrzucę, jak już będę po prostu mógł wrzucić, bo na razie sam nie wiem dokładnie, jak to ma wyglądać, ale coś tam związanego z legendarnym lochem ma być, więc oczywiście śledźcie kanał, śledźcie Discorda, śledźcie Instagrama i wszystko, żeby być na bieżąco i nie przegapić. To tak wam mogę taki mały spoiler zaprezentować. Więc tak to wygląda. No jak widzicie, tutaj te eventy są pierwsze cztery like event, drugi te kolejne dwie ikonki to są dodatkowe tak jakby, czyli właśnie ten event toalet i ten event kowala, no i prawdopodobnie to co ma być, czyli legendarny loch, ale to jeszcze nie jest potwierdzone, no ale ma to naprawdę, naprawdę duży sens. Dobra, lecimy dalej. Więc tak jak mówię, 8 lub 15 ten legendarny loch wydaje mi się, że będzie. No i jeszcze wielkanocny event. Wielkanocny event również tutaj został zaprezentowany, jak widzicie w tym kalendarzu, od 15 do 18 kwietnia. Oczywiście 4 dni jakby normalne, w poniedziałek jest jeszcze Wielkanoc, więc chcą to przedłużyć. No i teraz co my mamy podczas tego eventu wielkanocnego? Tu oczywiście wszystko traktujcie z przymrużeniem oka, bo jak sami widzicie na dole tego screena jest napisane, że to jest kombinacja na rok 2021, więc w tym roku może coś się zmienić, może coś być innego, no ale generalnie mamy tak. Po pierwsze, pierwsza ikonka od lewej to jest oczywiście legendarny loch, który w dalszym ciągu będzie trwał. Przynajmniej tak twierdzi autor tego kalendarza. Druga sprawa to jest oczywiście przecena na grzybki, jakieś tam no promocja i ta większa szansa na grzyby z misji. Kolejny to jest Weekend Expa, kolejny Weekend Golda, kolejny to jest Event Toalet, kolejny Event Twierdzy i ostatni to jest, w sensie przedostatni, bo potem jeszcze mamy znak zapytania, ale ostatni to jest Event Kowala. Takie coś było na Wielkanoc 2021 i autor twierdzi, że będzie teraz podobnie. Wydaje mi się, że ma to sens. Fajna kombinacja event. Mamy i Golda, i mamy również Expa, mamy też Twierdzę, więc no naprawdę, naprawdę fajne eventy, no ale to również... to również właśnie z przymrużeniem oka bym traktował. No i okej, teraz mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest serwer 55 międzynarodowy, na który ja również czekam, również będę chciał sobie tam zagrać, zresztą wam już o tym dawno, dawno temu mówiłem. No i co tutaj odnośnie tego serwera? Po pierwsze... i najważniejsze w zasadzie to jest tak, jeżeli wejdziemy na stronę w55.syfygame.net, to dostaniemy taki oto komunikat, to jest 403 forbidden, czyli jeszcze nie mamy jako zwykli użytkownicy dostępu do tego, ale widzimy, że strona faktycznie już jest. Jak wpiszemy na przykład w56.syfygame.net, to jak widzicie mamy, że niestety nie udało się odnaleźć tej strony, nie udało się połączyć z serwerem pod adresem w56 i tak dalej, no i wiadomo, no tutaj tak jakbyśmy nie mieli po prostu internetu, przeglądarka nam daje jakieś wskazówki, więc to jest kolejna rzecz. No i trzecia rzecz to jest to, że w rankingu międzynarodowym pojawił się już właśnie ten błąd, który był zawsze przy okazji jakichś tam nowych serwerów, że po prostu pojawia się jakieś chińskie znaczki, jakiś level z kosmosu. No to jak widzicie, ktoś to uchwycił już na screenie, że ten W55 będzie właśnie, w sensie no już tak jakby stoi, nie? Bo ten błąd już się pojawił, więc no to taka ciekawostka, że już naprawdę nie, podejrzewam, że na pewno nie miesiąc, ale krócej już będziemy musieli na ten serwer poczekać, bo to już się zbliża wielkimi krokami, już w zasadzie jest. Wiadomo, że pewnie nam dadzą o wiele wcześniej o tym znać. Przeważnie jest tak, że w tym tygodniu, w którym serwer rusza, to w poniedziałek rusza taka prerejestracja, że już możecie zrobić konto, ale nie możecie jeszcze grać. O tym pewnie jeszcze nagram, jak już to będzie, że tak powiem, się działo, no ale mimo wszystko jakby sami wiecie, że po prostu teraz te serwery faktycznie z większym wyprzedzeniem dostajemy o nich info, także trzeba czekać, no ale wydaje się, że to już będzie na dniach. No i właśnie, legendarny loch troszeczkę przeszkadza temu serwerowi. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś stanowisko playa wyglądało tak, że w ogóle pewnie będzie kodzik ode mnie też na W55, przynajmniej taką mam nadzieję, więc to też o tym pamiętajcie, no ale stanowisko playa było takie, że nie będą wydawać
legendarnego lochu po aktualizacji, w sensie w trakcie, inaczej, nie będą wydać nowego serwera w trakcie trwania legendarnego lochu. Na pewno nie ze startem, czyli wygląda na to, że 8 odpada. Zresztą jakby to był 8, no to już byśmy pewnie mieli jakieś info, mielibyśmy tą prerejestrację, tak jak wam mówiłem. 15 wydaje mi się, że również odpada. Dlatego, że 15 to będzie albo początek legendarnego lochu, albo będzie w trakcie tego legendarnego lochu. Więc jeżeli nie zrobią tego tak, że po prostu, nie wiem, że nie złamią tego swojego postanowienia, o, może w ten sposób, i jednak wydadzą nowy serwer razem z legendarnym lochem, czego ja byłbym, szczerze mówiąc, osobiście przeciwnikiem, no ale wiadomo, decyzja nie należy do mnie, no to w takim wypadku ten serwer również może i wyjść albo 8, albo w sensie 8 już nie, tak jak ustaliliśmy, albo na przykład 15, wtedy oni by złamali sami swoje słowa, no ale wiadomo, gierka się zmienia, może coś tam inaczej zadecydowali. No a jeżeli nie, no to pewnie byłoby to po legendarnym lochu. No i teraz w zależności, jeżeli legendarny loch wyjdzie 8, no to 18 się zakończy, no to zostają nam w tym miesiącu, bo wydaje mi się, że to będzie jeszcze ten miesiąc z racji tego, że po prostu, no sami widzicie, że już strona stoi i tak dalej. Wydaje mi się, że czyli tak, tu by się zakończył legendarny loch 18, czyli to by był albo 22, albo 29. Jeżeli legendarny loch by się zakończył 25, aha, 25 to jest poniedziałek, nie, jakby wyszedł 15, to by się zakończył, no tak, 25 w poniedziałek, no to tak dziwnie, to, no ale to mówię, to wszystko są predykcje, no to wtedy na pewno by już było 29, więc pytanie tylko, więc obstałem te dwie daty po prostu, 22 albo 29, także no chyba, że jeszcze zrobiliby, no ale nie, no 8 nie może być, tak jak mówię, no raczej po legendarnym lochu, nie? Bo tak jak wam mówiłem, Playa nie chce za bardzo łączyć legendarnego lochu razem ze startem nowego serwera, więc będzie to na moje 22 albo 29 kwiecień, bo to już będzie, no albo po legendarnym, w zależności od tego, kiedy legendarny loch wyjdzie, tak jak już wam mówiłem, no ale jeżeli się zakończy 18, no to będzie 22, a jeżeli się zakończy 25, no to 29. Takie są moje predykcje odnośnie wszystkiego, możecie dać znać, co wy o tym sądzicie, to już wam mogę w zasadzie wyłączyć. I w zasadzie tyle, tak czy siak będzie się na pewno w tym miesiącu dużo działo, będzie, tak jak mówię, no to combo fajne, wielkanocne, będzie na pewno ten legendarny loch, tak jak już mówili, będą go zapowiadać w tym tygodniu, tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co pisali właśnie na forum niemieckim. No i są te itemki wielkanocne już od wczoraj, będzie ten nowy serwer, co już widzimy, więc naprawdę, naprawdę będzie się dużo działo. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Jeżeli coś byście nie, że tak powiem, nie zrozumieli, to piszcie komentarze, chętnie dopowiem. No i możecie pisać oczywiście swoje opinie na temat tych moich przewidywań, że tak powiem, które są, no wydaje mi się, że jakby okej, nie? Wydaje mi się, że mniej więcej tak to będzie wyglądać. No to wszystko musi się odbyć w kwietniu, nie ma innej opcji. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, zostawiajcie suba, dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i na Instagrama. Wszystkie linki są przy piątym komentarzu i opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!